O, dobra. Jestem już na trzeciej. Boże, co wy tu robicie, ludzie? Czemu wy okrążacie tą jakąś panią dziwną? Pierdziele, dobra. Wejdźmy już od razu sobie tutaj do jaskini może. Witam wszystkich, z tej strony Kataku, a to jest kolejny odcinek z Pokémon Fire Red. I dzisiaj idziemy na Moltresa, tak jak wam obiecałem w poprzednim odcinku. Więc już się wybieramy tam do niego. Poczekajcie, czy Poki mam uleczone? Nie Pokédex, tylko Pokémony. Proszę, mam uleczone wszystko. Tylko jeszcze oczywiście podmienię sobie, powiedzmy, na Kataku. Może być. Kataku zaatakuje pierwszy. No i oczywiście przypominam wam, że jeżeli dobijecie 150 łapek w 2 godziny, to jeszcze dzisiaj pojawi się odcinek, a jeżeli dobijecie je w dzień, to pojawi się już jutro. Ostatnio wam się nie udało dobić, więc daliście mi chwilkę odpoczynku, no ale już wam na drugi dzień wstawiam odcinek, no nie będę taki, że nie dobiliście mi łapek, to nie wiem, przez miesiąc nie będę odcinka, nie. Mam teraz zamiar, o miał, sobie może go złapię, tylko że pewnie go, nie wiem, zabiję. O, patrzcie, nie zabiłem go, uff, całe szczęście. Great Ball. O czym ja tam mówiłem, że no nie będę taki, że wam nie wstawię przez miesiąc odcinka, teraz się twardo biorę za nagrywanie. My tutaj rozwijać kanał. Szczególnie, że już niedługo, pamiętajcie, wchodzi nowa seria na kanał z randomizera, Nuzlocka, z Pokémon Emerald. Tylko jeszcze potrzebuję do nich, no, ramki do gameplayu. Nie chcę nazwać miała. Oj, to jest dziewczynka. Dlatego jeżeli ktoś, nie wiem, miał już doświadczenie z robieniem takich ramek, to ja zapraszam bardzo serdecznie na moją grupę Podziemnego Ataku, tam można mi taką ramkę podesłać i ja ją wtedy ocenię, zobaczę. No i będzie mi wtedy towarzyszyła przez większość serii, przez całą serię praktycznie. Dobra, bajcik na Geodudzie. No i jeszcze jeden Great Ball, jakiego sobie również złapiemy, bo czemu by nie? Raz, dwa, trzy, dobra, udało się. Jego również nie będę nazywać. I okej, poczekajcie, to jeszcze nie tutaj. A chyba, że Smashrocka już nauczyłem kogoś. Nie, bo jeszcze miałem oduczyć tam chyba Aerodactyla Strengtha i dopiero wtedy go nauczyć Smashrocka, bo chciałem Strengtha nauczyć tą Justynkę. No ale spoko, tutaj są te źródła, to nie będziemy tutaj na razie wchodzić, po prostu sobie popłyniemy już dalej. Pyr, 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 pyr. Spoko jest, jesteśmy już tutaj na tej wyspie. No i okej. Empty Ember. Przepchnijmy sobie te kamyczki, lecimy dalej, tutaj przez tą trawkę. Tutaj Smashrockiem moglibyśmy sobie przejść, gdybyśmy go tylko mieli. Firoła sobie spróbujemy złapać. O kurde, on jest taki twardszy. Nawet skurczysyn bym powiedział. Great Ball. Raz, dwa, trzy, dobra, Firo złapany, super. Kolejny pok do Pokédexu. A pewnie się zapytacie, co będziemy robić po Fire Redach. Po Fire Redach zamierzam, słuchajcie, nagrać jakiegoś haka może. Ewentualnie jakąś grę z Nintendo 3DS-a. Jeżeli uda mi się zakupić lepszą kamerę, lub nie wiem, ogarnę coś, jeżeli chodzi o nagrywanie 3DS-a tak normalnie, ale raczej nie, raczej na to nie liczcie, raczej prędzej już ogarnę normalną kamerę, niż zrobię, oj, nie to chciałem, ale w sumie dobra, Kataku ma 53 poziom teraz dzięki temu. O, Machopa jeszcze nie miałem, no kurde, aż dziwne. Dobra, Great Ball, no i super, Machopa mam, nie chcę go nazywać, raczej na to nie liczcie, liczcie raczej na jakiś hack. No bo jednak to łatwiej mi będzie na razie nagrać. Pyk. Dobra, przejdźmy tam sobie już. Kurde, co chwila mnie tu atakują Pokémony. Zaraz chyba, nie wiem, jakiegoś Ripela zapodam. Mnie to denerwuje. Was pewnie też. Dobra, jeszcze jeden Pokémon mi się napatoczy i już będę musiał użyć Ripela, ale widzę, że tutaj nie trzeba było. O nie, prawie bym tam wskoczył, Jezus Maria. Jak dobrze, że nie wskoczyłem. Poczekajcie, pójdziemy sobie na razie na lewo. Bo tutaj jest Pokéball, no właśnie. Ultra Ball, super. Do kolekcji. Jakby mi się skończyły, to w sumie dobrze. No i czekajcie, tutaj trzeba sobie poprzepychać kamyczki, tylko jeszcze tutaj chyba w górę można iść. O! Wiecie co? Chyba jeszcze sobie na razie tutaj poprzepychać. A nie, nie mogę sobie poprzepychać tych kamyczków. Znaczy niby mogę, ale nie ma to sensu. Bo tam jakiś Pokéball jest. Więc dobra, pójdźmy sobie po prostu w górę. No i dobra, tak, chcę użyć Strengtha.
Używamy go oczywiście na Aerodaktylu i robimy tak. O, no właśnie, zapomniałem Aerodaktyla. Justynkę troszeczkę podekspić. Dobra, spoko, spoko. No jak widzicie, jest on tutaj już, nasz Moltresik. Zapiszmy sobie oczywiście przed nim jeszcze grę. No i co? Ostatni legendarny ptaku. Musisz się złapać. Giao! Jak zawsze. No i dobra, jest tutaj nasz, kurde, bocian ognisty. No, został mu troszeczkę atak zmniejszony, to dobrze. Spróbujmy może z surfem, mam nadzieję, że go nie zabiję na raz. Okej, coś tam sobie dziwnego zrobił. Surf. Dobra, nie zabił go, na całe szczęście. Bardzo dobrze, teraz spróbujmy podjechać Edwardem. No serio, flamethrower akurat na Edwarda. No dobra, czyli widzę, że tutaj zabawa taka jak wcześniej. Czyli revivujemy tutaj nasze pokemonki. A poczekajcie, wiecie co, jeszcze może... Albo nie, dobra. Na razie nie będę jeszcze go usypiać. Gdzie jest revivik? Tu jest revivik, dobra. Edwardzie? Dostajesz revive'a, spoko. Dawaj. Full swipe. Super. Był szybszy. Całe szczęście. No ale jeszcze go nie obił na tyle, na ile ja bym chciał, żeby go obił. Więc jeszcze pokemona raz zmienimy na Edwarda. Super, obił go już do tego poziomu, do którego chciałem, więc nam już tutaj na razie nie będzie potrzebny. Justynka, użyj Singa. Dobra, używa sobie Agility, nie ma problemu. Dawaj, Justynka. Sing? No nie wierzę, nie trafiła znowu. Ktoś tam mi ostatnio pisał, że właśnie Sing ma dosyć małą trafność, że tak powiem. Podobno coś tam około 55%, więc no to nie jest jednak atak, który będzie zawsze trafiać, no ale... Żeby chociaż raz na jakiś czas trafił, to by było dobrze. Dobra, Pokémon Justynka, wbijaj. No fuck, flamethrower! Co tu się dzieje? Zostaw moją Justynkę, ziomuś. Revive, jeszcze raz na Justynkę. O, Katago, to sobie możesz atakować tym flamethrowerem. Ale nie Justynkę, Jezus Maria. Frajerze. Revive, jeszcze jeden. Boże, ja tu się wypłacę z tych revive'ów. Proszę, no nie zabijaj, dobrze, Sing. Dobra, Andrea możesz sobie używać. Justynka używa Singa, super. Dziękuję ci bardzo, że trafiłaś. Dobra, Moltresik sobie śpi. No i co, no i rzucamy pierwszym ultrabolem. Mam ich tylko 30, więc muszę w sumie uważać. No po jednym wyszedł, tego się spodziewałem w sumie. Okej, okay, agility. Aj. No i użył flamethrowera, mogłem go uśpić znowu, ale mi nie wyszło. W sumie to spróbujmy tak bez snu. Kurde, raz się tam pyknął. No ale niestety już drugi nie wyszło. Dobra, Katakuto tam mało robi. Jeszcze w razie czego tego Katakuto tam ulecza potionkiem. Dobra, muszę teraz zrewajwować Justynkę. I spróbować nią tutaj coś pocisnąć. No chyba, że nie. Revive na Justynce. O kurde, no właśnie, poczekajcie, teraz sobie szybciutko jeszcze Max Potionka użyję na Kataku. Dobra, spoko. Nie ma problemu, Sing. Flamethrower pierwszy, cholera jasna. Nie Max Potionek, tylko Revive. Kolejny. Oj, fuck, niechcący Aerodaktyla. Dobra, Flamethrower, dobra, byleżbyś mnie nie atakował. Teraz. Dobra, nie zaatakował, proszę cię, traf. No nie, Justynka nie trafiła. Jeszcze raz nie trafiła. No i chuj. O, ale mnie to denerwuje. Mam już tylko 28 tych revive'ów, a hajsu też jakoś dużo nie ma. Będę musiał może powalczyć potem z trenerami czy cokolwiek. Dawaj, Justynka. No fuck, czemu on ciągle atakuje Justynkę, a nie na przykład Kataku? Możesz sobie zaatakować Kataku, ale nie ją. Nie bij jej. A to Justynka trafiłabyś. Nie ma już PP! O fuck! No to nieźle se, kurde, uśpiliśmy go. O nie, nie chcę tutaj nic zrobić. No co, no będziemy musieli łapać na żywca. Bez usypiania. Aj, ale Pokémon ciągle mi wychodzi. Fire Spin, dobra, już se tam Justynkę zabiję i mnie to nie obchodzi. Aerodaktyl, chodź. No fuck, Aerodaktyla też zabił. No i mi się powoli, moi drodzy, ultrabole kończą. O! O! Udało się, kurde, niechcący przyspieszyłem, ale dobra.
Uff, udało się zrobić Moltresa. W sumie to dosyć szybko. Spodziewałem się, że ta walka będzie o wiele dłuższa. Dobra, mamy już całe trio legendarnych ptaków. Nie chcę nazywać Moltresa, tak jak nie nazwałem nikogo. Ile mi to w ogóle zajęło? Patrzcie, dojście tu i ogarnięcie zajęło mi to... tylko tyle, tylko 9 minut. To jest nic w sumie. W porównaniu do tego, jak się męczyłem na przykład z Zapdosem. No dobra. Zapdos niby, wiecie, najsilniejszy z nich wszystkich i tak dalej. No, ale ja tam nie wiem, dobra. Mniejsza z tym, no to ja w sumie to nie wiem, co ja mam robić tutaj na razie w tym odcinku. Polecimy sobie może na drugą wyspę na razie. Ej, ultrabole mi tylko zostały, na respoko, tą poni to sobie możemy złapać. W ultrabola, ile już mam w ogóle pokemonów w Pokédexie? O 53. Spoko. Fajnie, fajnie. 53 pokemonki, dobra. Przepchnijmy to. No i wróćmy się od razu do centrum Pokémon. Co to? Persian. Persiana już miałem, także surf. Dziękuję bardzo. Spiroła również. No fuck. O, Rapidasza nie miałem nigdy. Patrzcie, bajcik. Bajcik, bajcik ponownie. No i co? No i Ultra Ball. Dziękuję bardzo. Rapidasz jest już nasz. Więc super. Firoła już miałem. Coraz bliżej do 60 złapanych poków. Teraz idziemy oczywiście szybko do centrum Pokémon uleczyć, no nie do komputera, do centrum Pokémon uleczyć Pokémonki. No i co, i płyniemy na drugą wyspę. No na drugą, na drugą. Pr, 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 pr. No i dobra. Zobaczmy, co tu się dzieje na tej drugiej wyspie. Oczywiście jest centrum Pokémon, do którego sobie wejdę, szybko zapiszę. Tu jest w ogóle jakoś inne. O, patrzcie. Kata, niech użyje cebulak. A w Pokébolu co jest? Revive. O, bardzo dobrze, prosimy, użyli tych revive'ów. 500 na tego Moltresa. A jest sklep tutaj, może co to w ogóle jest? To? Wow, co? Ty trzy do mnie, Jezus Maria. Jak do mnie podbił. Kurde, co? Co tu się w ogóle dzieje w tym? W tym, nie wiem, co to jest, hotel? Aha. Spoko. A nie, to jest to chyba to takie... Tak, to jest to takie do wychowywania pokemonków. To w sumie zarąbiście. No to się jajuszka robi. Ty coś tam masz do mnie? Nie, nic dla mnie nie masz, spoczko. Tu jest sklep? Czy to jest sklep? Halo, halo? O tak, to jest sklep, ale... Serio, tylko Freshwater i Great Ball można kupić. W sumie to chcę Freshwaterów sobie troszeczkę pokupować. Powiedzmy 30. Nie chcę tych Great Balli, chociaż w sumie, wiecie co? Great Balli też sobie kupię. Z 20. O nie, nie mogę 20, patrzcie. Mogę tylko 17, o fuck. No, kupię sobie z 10 tak na łapanie normalnych poków. A nie legend. Dobra, chodźmy tutaj w górę. Tutaj jest co? Tutaj jest Oddish, którego już mam złapanego. O Jezus. Uciekamy stąd. Uciekamy. W sumie to no właśnie, jeszcze miałem podtrenować troszeczkę Edwardzika. Więc sobie go switchnijmy tutaj za kataku. Dobra, chodźmy jeszcze tutaj szybciutko, ulećmy po wszystkie pokemony. No i okej, możemy już lecieć tam dalej w głąb tej wyspy. Ją pozwiedzać. O, tu mnie nic nie napadło. To jest co? Spiro, to wypierdzielaj. Okej, okay, tutaj jest jakiś domek, w którym jest pani Heksmaniak. Okej. Okay. To coś wypierdzielaj, coś tam dopowiedziała naszym skaterze. Tutaj nie mogę wejść, może tutaj. Pyk. Ojej, jak fajnie. O, tutaj nie mogę już pod. W sumie nie ma tutaj za bardzo nic z roboty na tej wyspie. Także no co, no będziemy szli do następnej, no co tam. Skoro nie ma już nic tutaj do roboty, no to co? O nie, czy ja poleciałem? Chcę na trzecią. O dobra, jestem już na trzeciej. Boże, co wy tu robicie, ludzie? Czemu wy okrążacie tą jakąś panią dziwną? Pierdziele, dobra. Wejdźmy już od razu sobie tutaj do jaskini może. A jest jakiś ziomuś. Aha, dobra, tu szuka golda. Spoko. Szukaj sobie tam tego złota, szukaj.
Dobra. Trzecia wyspa. Wejdźmy sobie oczywiście do centrum Pokémon od razu. Wow, co tam się działo? Zaraz zobaczymy. To jakiś gong motocyklistów jest w ogóle. Jest jakaś wyspa motocyklistów. Tu w domu nikogo nie ma. Ej, 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 patrzcie, co to jest. Jakiś kamyczek, ciekawy. Dobra, halo, halo, co tu się dzieje? Jezus Maria. Pierdziele. Dobra. Ej, chcę z wami walczyć. Dawajcie, kurde, zostawcie tych mieszkańców tej wioski. Dawaj, walcz, frajerze. Co sobie tutaj myślisz? Koffing pana. Patrz, Arealize i cię nie ma. Grajmy, Arealize i cię nie ma. Dobra, dwa Arealize. 42 level dla Edwarda. Co ty sobie myślisz, koleś? O, dobra, kolejny. Chcę tutaj mnie wyzwać. Arealize po raz kolejny. No patrzcie, każdy będzie ze mną się bił. Każdy będzie dostał Arealize'a i dziękuję bardzo. Już kolejny? Tak, jeszcze kolejny. O, ten ma tutaj Weezinga. W sumie zabawa. O, fuck. Wysadził się. Frajer, pizda, cfel. Przez niego tutaj moje pokemonki ucierpiały. Znaczy mój jeden pokemonek w sumie. Mój Edwardzik. Dawaj, bij go, Kataku. Żeby sobie nie myślał, frajer. No ej, Kataku. Kurde, Dragon Dance'a nie chcąc użyłem. Bajzik? Nie mogę. Fuck, Kataku mi umarł. O Jezus, cebulak. Kat. Ej. Wszystko niczym nie trafiają. Boże, Rizolif. Jezus Maria, już się bałem. O, Aerodactyl 14 poziom. Spoko. Pokonałem ich wszystkich, ale kurde, jak mi poki obili. Pierdziele. Wiecie co, jeszcze muszę... Może tutaj troszeczkę Justynkę potrenować, więc na razie zamienię ją tutaj z Edwardem. Edwarda z Aerodactylkiem. Może jeszcze Aerodactylka zamienię tutaj z Kataku. Aż wiecie co? Chcę tego Aerodactyla na razie potrenować troszeczkę jeszcze. Żeby wiecie co zrobić, żeby on zdobył jakiś ruch i zastąpić tego Strengtha tym ruchem. Dobra, wy coś tam macie dla mnie? Nic dla mnie nie macie, spoko. Uuu, jaki słodziutki Duduo. Jezus Maria. Okej, okay, spoko. O, jest sklep. Co się nazywa? To się nazywa. O, to się nazywa dobry sklep, a nie dobra, ultra bole. Ile sobie mogę kupić? Mało. No dobra, wydam, przepierdzielę cały hajs na ultra bole. Spoko. Nie ma problemu, tutaj wchodzimy do jakiegoś domu. Tu jest nic. Ty też mi nic fajnego nie powiesz. Spoczko. Też tam nic nie powiesz. Tutaj kata używamy. Jakiś kurde tutaj dziwny itemek dostaliśmy. Tutaj jest tylko jakaś pani, która mi nic nie powie ciekawego. Wy też nic mi tutaj nie dajecie. Dobra, jeszcze tutaj jest jakieś drzewko. Spróbujmy przeciąć, przedostać się tutaj. Patrzcie, ty nie mogę się... Po cholerę tutaj drzewko było. Jezus Maria, o nie, jeszcze mnie zamknęło, patrzcie. Creepy troszeczkę. Okej, okay, PJ. Udało mi się uciec, boże, nie chciał mnie wypuścić ten PJ. To było straszne. Fuck, Gloom. Strength. Wow, ale mu zadał. No Winga tak więcej robi. Ajajaj, sparaliżował mnie. O, się jeszcze uleczył. Aerodactyl musi wbić sam level. Dobrze, patrzcie. Level 15. O, Aerodactyl uczy się bajta. Właśnie to chciałem osiągnąć. Zastąpić tego Strengtha. Nie mogę HM-ów zastąpić niczym. O ja pierdzielę, ale gówno. Ej, no to źle, tak bardzo, bardzo źle. Bo ja tak to muszę nauczyć go. Kolejnego HM-a, Rock Smasha. Chyba, że Edwarda nauczy Rock Smasha. Pokażcie, co on tutaj ma za ataki. Nie chcę go uczyć tego. Ej, wracaj tu. Dobra, no nauczmy Aerodactyla, no co? Ja mnie to denerwuje. Zasrany stręgcie. No Winga tak chyba. Zastąpimy, no bo co, no bo Flya nie będziemy.
Ja, trzy HM. Jezus Maria, dobra. Pokémon. Nie Pokémon, tylko chciałem wrócić sobie do centrum Pokémon. Ej, nie mogę się wydostać? Nie no, mogę, dobra. Na easy, to wiecie co, to na razie nie będę Aerodactyla tutaj korzystać. Tutaj sobie Justynkę weźmiemy. Aby coś tam sobie może podekspiła na tych Pokémonkach. Zdobyła jakikolwiek atak, na przykład. Wiem, że ją można ewoluować przez Moonstone. Spokojnie, to jeszcze zrobimy. Dobra, tutaj chcą ze mną walczyć dziewczynki. One mają dwie Clefairy, spoko. No jest tylko się tutaj boję walczyć, więc ją sobie zamienimy na Aerodactyla. A niech Scyther używa Aerialize'a na tej jednej. Dobra, Justynka come back. Dawaj Aerodactyl. Aerialize. Na Clefairy, pada na raz, bardzo ładnie. Dobra, Justynka 178 expa. Zyskuje szósty level, zyskuje od razu siódmy level. Czy tam się uczy? Nie, niczego się nie uczy, niestety. Dobra, Clefairy się chciało leczyć. Troszeczkę bez sensu. Bajcik, Aerodactyl co tam może? No... Niech tego nie wiem. A, bo Aerialize... Ej, bo co? Nie wiem, co się właśnie zadziało. Ale czy oni mieli te same ataki? A Bajta użył. A to dobra, w sumie Aerodactyl ją dobił. No to w sumie całkiem dobrze. Dobra, Justynka 178 expa ponownie, ósmy level. Edward i Aerodactyl również. Ale szkoda, że Justynka nie dostała żadnego dobrego ataku. To mnie troszeczkę boli. Dobra. Coś jest w tym kamieniu na pewno. No, wiedziałem, Max Ripple. To było zbyt podejrzane. Psyduck'a już mam. O fuck, nie mogę uciec. Dobra, już uciekłem. Teraz ty. Co ty masz tu do mnie? Bulbazaura masz dla mnie. Okej. Okay. Aerodactyla nie będę używał, bo się boję. Dawaj, Edward. Aerialize, pyk. No i fajnie, Justynka 9 level. O, ucz się Pounda. Wow. Dawaj, Justynka. Jeszcze raz. Edwardzik, Aerialize, super. Justynka level 10, level 11 nawet. I co tam jeszcze? Jeszcze raz Evizor, spoko. O fuck, nie, to chciałem, ale spoko. Niech będzie już ten Steelwing. Justynka level 12, 13. No i spoko. O, co, taki mały gówniaczek. Co? On chce ze mną walczyć? Czego ty ode mnie chcesz? Pana. Przy tym mnie nigdy nie pokonasz. Dobra, Edwardzik. Aerialize'ik, spoczko. Stadion, następny Pokémon również. Zrobimy to samo, co zawsze. Aerialize, Boże, jak ten Edward ciśnie. Justynka, o, Disable się nauczyła. Ale już tak nie będę tego używać. Dobra, widzę, że tutaj się kolejny level szykuje. O kurde, Aerialize nie zadziałał. A kurde, nie chciałem używać drugi raz Aerialize'a, spoko. Kolejny Krabi, więc Justynka, Edward i super. No nie wierzę. Dobra, Slash. Justynka level 16. Edward prawie 43. Tu się nie przedostaniemy. Tu na to, tu sobie tym molem możemy przejść tam do tamtej pani też, na przykład. Co ty mi tutaj pokażesz? O fuck, Mackindlera, kurde. Mocny pok, nie powiem. Tutaj kilka realizów będzie musiało iść. No ale spoko. Justynka level 17. Edward level 43. Nie chcę na razie używać surfa. W ogóle to wróciłbym się może do tego, do centrum Pokémon, chyba że poczekajcie. A ja mam jeszcze tego. Freshwater chyba kupiłem. Tak, Freshwatera sobie kupiłem. Żeby sobie tutaj leczyć. Edwarda na przykład. Dobra, Poliwag. Jeszcze Justynką nie będę walczyć, bo to trochę niebezpieczne. Wow, sparaliżował mnie, tego się troszeczkę nie spodziewałem. Aerialize, dobra. O, dobra, dalej. Jeszcze raz, Edwardzik. Aerialize. Dobra, super. Justynka level 18. Poliwag kolejny, dawaj. Edwardzik, o kurde, ale mi walnął z furii. Ej, no już myślałem, że mi umrze. Spróbujmy jeszcze się tutaj przepłynąć. Aha, tutaj nic nie ma, więc wiecie co, wróćmy sobie na razie do centrum Pokémon. Aerodactylkiem. Gdzie to jest centrum Pokémon? Tutaj jest. I poczekajcie, zobaczę ile już się to nagrywa. Nagrywa się to już 23 minuty, także ja dziękuję wam bardzo wszystkim serdecznie za oglądanie, bo kurde, długi odcinek wyszedł nawet. Złapaliśmy dzisiaj Moltresa, złapaliśmy... No nie, nic nie... Znaczy złapaliśmy jeszcze tam parę Pokémonów. No i zaczęliśmy trenować Justynkę i Aerodactyla.
ponieważ w sumie Aerodaktyla już wcześniej trenowaliśmy, no ale spoko. Justynkę zaczęliśmy dopiero. No i w następnym odcinku postaramy się zwiedzić całą tą wyspę. Nie wiem. Różne jeszcze rzeczy porobimy sobie, a tymczasem ja dziękuję wam bardzo wszystkim serdecznie za oglądanie i cześć!